ogromnym skupieniu zgromadzeni w kościele parafii świętego Jakuba Apostoła obejrzeli spektakl Rotmistrz Pilecki Ofiarowanie w wykonaniu Ostrowskiej Grupy Teatralnej Rzeczpospolita Apostolska. Burmistrz Jedwabnego już od kilku lat starał się o sprowadzenie spektaklu do swojej miejscowości. Plany za każdym razem krzyżowała pandemia. Chcieliśmy tutaj te tereny Jedwabnego, ale nie tylko Jedwabnego, to tutaj cały ten wschodni pas jest bardzo nacechowany patriotyzmem, ale też prześladowaniami sowieckimi, zwłaszcza z okupacji sowieckiej, później niemieckiej i ponownie sowieckiej w latach PRL-u. Tutaj jeszcze nasi dzieciakowie pamiętają te czasy, bardzo trudne czasy, bardzo, bardzo bolesne dla nas wszystkich i warto jest przypominać, przekazywać młodym pokoleniom tą wiedzę, którą otrzymaliśmy od naszych dziadków, wiedzę historyczną. Bo tak jak mawiał wielki hetman Jan Zamoyski, takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży wychowani. Witold Pilecki jest jednym z największych polskich patriotów, który poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie za naszą wolność. Swoim życiorysem dał świadectwo, dał przykład, jak umiłował ojczyznę i poniósł za to największą cenę. Zapłacił właśnie własnym życiem, wcześniej przeszedł tortury w obozie w Auschwitz, a później został na procesie kapturowym zamordowany przez Sowietów. Bo to trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, władze, no nie były władze polskie, to były władze sowieckie. Wśród widzów byli m.in. radny sejmiku Piotr Modzelewski, burmistrz Nowogrodu i wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś z małżonką. Rotmistrz Pilecki zasłużył się bardzo dla narodu polskiego. Można powiedzieć, do dziś szukamy jego ciała, grobu nie można znaleźć. To tragiczna postać, dlatego że był Polakiem, walczył o Polskę. No i Sowieci go zamordowali, tak? Wywieźli nie wiadomo w którym kierunku, ale pamięć, która po nim została, ta elementy takiej pamięci powinny być cały czas naszemu narodowi pokazywane i cały czas musimy o tym pamiętać, szczególnie no, władze muszą również pamiętać o tym i powinniśmy się spotykać, o tym rozmawiać w przekazie też medialnym. Niech to mocno wybrzmi, dlatego że ludzie oddawali za polskie życie i trzeba o tym pamiętać, że to wolność nie jest dana nam raz na zawsze. Ukraina jest doskonałym przykładem, jak można mordować całe narody. Powinniśmy naprawdę dbać i pamiętać zawsze, bo to jest nasza powinność w stosunku do naszych dzieci. Autorem scenicznej opowieści jest Sławomir Konarzewski, nauczyciel historii ze szkoły rolniczej ze Starego Lubijewa koło Ostrowi Mazowieckiej. To miasto, z którym Witold Pilecki miał szczególnie bliskie związki za sprawą swojej żony. Mieszkały tam przez pewien czas jego dzieci, a syn Andrzej współpracował z autorem spektaklu. Przesłaniem naszej grupy jest służba Panu Bogu, narodowi i rodzinie. Tak jak pierwsi apostołowie, chcemy być sercami dobrej nowiny, ale też i prawdy historycznej. Spektakl miał swoją premierę w Ostrowi Mazowieckiej 4 lata temu pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Scenariusz oparty jest przede wszystkim na oświęcimskim raporcie Witolda Pileckiego. Sceny z raportu rotmistrza Pileckiego pokazują obraz więźniów z obozu koncentracyjnego. Spektakl jest wstrząsającym dokumentem zapisu zbrodni, odczłowieczenia i zezwierzęcenia oprawców. Prezentowany był dotąd kilkanaście razy. Zostaliśmy tutaj zaproszeni przez pana burmistrza. Już mieliśmy tutaj zagrać dawno, dawno temu. 3 lata temu, potem 2 lata temu, rok temu, ale wszystko pokrzyżowała pandemia, więc na szczęście udało się, że jesteśmy dzisiaj. Tak naprawdę, tak jak w każdym scenariuszu, widzimy za każdym razem, kiedy gramy, kolejne jakieś tajemnice, kolejne pokłady odkrywamy, kolejne poziomy i myślę, że tak jak i aktorzy, tak i ja, uczymy się cały czas roli Pileckiego, Witolda, rotmistrza, wielkiego bohatera, ponieważ to nie jest osoba, którą można zrozumieć tak o. I powiem szczerze, że uczymy się już 4., 5. rok, ale cały czas jeszcze skrywa przed nami tajemnicę. To jest spektakl mocny. Widzimy tam sceny, których sobie nie wyobrażamy. To są sceny bardzo trudne, ale też i sceny bardzo niosące za sobą wielki ładunek emocjonalny.
tam właśnie widzimy chociażby Pileckiego, który zniszczył 7 czołgów i 2 samoloty wroga, ale w tej chwili walczy ze wszami. Cytuję tutaj spektakl. Walczy w obozie ze wszami. Zniszczył wroga, a teraz walczy ze wszami. Teraz wszy są jego wrogiem. Mówi to oczywiście podczas gorączki w obozowym łóżku. No ale mimo wszystko widzimy rodzinę Witolda Pileckiego. Małą Zosię, małego Andrzejka, którego uczy obsługi piły. W pierwszych scenach. Pokazujemy jego historię od tych dobrych czasów, aż po niestety śmierć. Weź na koniec papier szczerby i wyszlij w bujnik krawędzie. Trud to wcale nie nadmiernie, a i łatwiej będzie. Ćwicz cierpliwie, aż się uda wyczarować synku miły. Z drewna różnorodne cuda przy pomocy piły. Oparty na faktach, spektakl jest niezwykłym widowiskiem. Godni podziwu są wykonawcy przedstawienia, którzy grają z pasji i zamiłowania i nie są zawodowymi aktorami. To ludzie wielu zawodów, m.in. nauczyciele, rolnicy, emeryci, a także uczniowie szkół średnich, studenci i dzieci. Odtwórca głównej roli Bartłomiej Brzozowski to wkrótce prawnik. To jest jeden z tych bohaterów Żołnierzy Wyklętych, o których bardzo dużo informacji jest. Cały scenariusz jest dość ciężki, bo to jest taki prawie dwugodzinny dramat, ukazujący tego bohatera zupełnie obdartego z tego patosu, tak? Pokazującego, że ci bohaterowie to nie tylko ci jeźdźcy na tych złotych koniach, tylko też ludzie słabi, którzy się potykają i wiele razy wątpią nawet w słuszność swojej misji. No więc jest to bardzo ciężka rola, jedna z cięższych, jakie mogą być. Szczególnie w takiej dobie wszystkich tych mediów różnych społecznościowych, to ten nowoczesny patriotyzm myślę, że jest w taki sposób krzewiony, jest bardzo dobrze do bardzo wygodny do odebrania dla takiej publiczności. Dużo łatwiej się odbiera życiorysy takich ludzi z tego, jak się ich nawet ogląda, ich postacie na deskach teatru, niż jak się czyta z tych szkolnych podręczników. Rotmistrz Pilecki przeżył Auschwitz, bo z niego uciekł. Nie został zamordowany przez Niemców, ale przez władzę ludową w Polsce. Ogłoszony zdrajcą narodu 25 maja 1948 roku o godzinie 21.30 został stracony strzałem w głowę. Raport Pileckiego, na podstawie którego powstał dramat, nie jest znany w powszechnej świadomości narodowej. Przez 50 lat od śmierci Pileckiego skutecznie walczono z jego legendą, wymazując rotmistrza z pamięci narodowej. Dopiero we wrześniu 1990 roku Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy. Mamy w tej chwili taką sytuację, jaką mamy z naszą wschodnią granicą, więc myślę, że o wiele łatwiej będzie rozumieć ludziom, a może inaczej, nie pytać, dlaczego po wojnie, w momencie, w którym sowiecka Rosja weszła do Polski i ją okupowała, dlaczego ludzie stawiali opór, walczyli i stąd byli tak zwani żołnierze wyklęci, gdzie do tej pory się pyta, dlaczego nie chodzili po tej wojnie, więc może łatwiej będzie też w tych czasach zrozumieć, że było dokładnie tak samo. Zbrodnie, mordy, gwałty, grabieże, to dotykało Polaków po wojnie i Polacy mieli odwagę się temu przeciwstawić. Jednym z takich osób był właśnie rotmistrz Pilecki, który tak przeciwko Sowietom, najpierw przeciwko Niemcom nazistowskim walczył, występował po wojnie przeciwko okupantowi sowieckiemu walczył, występował. Spektakl w Kościele Jedwabnym wywarł ogromne wrażenie na odbiorcach, wśród których byli m.in. senator Marek Adam Komorowski, wicestarosta Maria Dziekońska i samorządowcy z powiatu łomżyńskiego i drużyna harcerska Agapa, pomocna dłoń imienia księdza Kazimierza Lutosławskiego z Jedwabnego. Pamięć o Witoldzie Pileckim jest obowiązkiem, zwłaszcza gdy znowu tak bardzo odczuwamy grozę wojny. To obowiązek wobec naszych dzieci. Przedstawienie niezwykle mocno budzi emocje i na pewno pozostanie długo w pamięci. Tak komentowali widzowie przedstawienie w Jedwabnym. Niepokój był już bardzo wyraźny. Czy nie zaginął ubrania i czy nikt nie zamieni bielizny? Niektórzy mają nawet prywatnych masażystów, którzy tu z nimi jeżdżą.